Tak naprawdę są tylko trzy rzeczy, które zawsze wspierają rozwój programisty. I nieważne, czy dopiero zaczynasz swoją pierwszą pracę, czy masz już 5 czy 10 lat doświadczenia, te trzy rzeczy nigdy się nie zmieniają. Cześć, witam Cię w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja nazywam się Mateusz Dąbrowski. Zanim jeszcze zaczniemy, krótkie ogłoszenie. W poniedziałek ukazał się kolejny z serii warsztatów o architekturach aplikacji. Jest to warsztat o architekturze heksagonalnej i serdecznie do niego zapraszam. Link oczywiście do tego warsztatu znajdziesz w opisie do tego odcinka. A w tym vlogu porozmawiam sobie o trzech takich naprawdę bardzo istotnych rzeczach w rozwoju programisty. I są to rzeczy, które naprawdę wspomagają bardzo, bardzo rozwój programisty na każdym etapie jego kariery. I pierwszą z tych rzeczy jest Clean Code. Clean Code wziął się od nazwy książki Roberta Martina, też nazywanego Wujkiem Bobem, o takim samym tytule, czyli Clean Code, czyli po prostu czysty kod. Książka ta opisuje różne techniki, różne podejście do kodu, to co powinniśmy robić, to czego nie powinniśmy robić. Jest ona bardzo pomocna w tak jakby ogarnięciu swojego kodu. I sama książka może nie jest stricte dla początkujących programistów, ale każdy programista, czy to Java, czy innego języka, powinien do tej książki zajrzeć przynajmniej raz albo zaglądać do niej co jakiś czas. Sama książka to tylko tak jakby część tego clean coda. Trzeba to przede wszystkim zastosować w praktyce, czyli zaczynając od znaczących nazw, poprzez odpowiednie komentowanie bądź niekomentowanie kodu, poprzez takie techniki jak to, że jedna metoda czy jedna klasa powinna mieć tak jakby robić jedną rzecz i wiele, wiele innych rzeczy, które jest w tym zawarte. I sam clean code jako taki pomaga bardzo spojrzeć inaczej na kod, który tworzymy. Gdy zaczynamy się uczyć kodowania, to po prostu chcemy zrobić coś w ogóle, żeby zadziałało przede wszystkim i to jest nasz pierwszy cel w kodowaniu. Tak jakby zrobić jakąś funkcjonalność, która będzie działać. Później jak już umiemy coś zrobić, że działa, staramy się robić nowe rzeczy, tak jakby nie skupiając się na tym, jak to robimy. Natomiast cały clean code jest to tak jakby podejście do tego, jak robimy pewne rzeczy. I im robimy te rzeczy lepiej, tym później mamy tak jakby mniej problemów z naszym kodem. Przykładem niech tu będą znaczące nazwy, czyli drugi rozdział clean coda. I znaczące nazwy tak naprawdę odnoszą się do wszystkiego, co piszecie w swoim kodzie. To nie tylko metody, ale także jak nazywacie pliki, czy pliki konfiguracyjne, czy cokolwiek innego. Wszystko musi mieć jakieś znaczenie, czy to metoda, klasa, czy pakiet musi się odpowiednio nazywać. Jeśli nie nazywa się odpowiednio, to po jakimś czasie, gdy wracacie do tego kodu, zaczynacie się zastanawiać, po co to zostało zrobione, dlaczego to zostało tak zrobione i co to przede wszystkim robi. Z clean codem i z podejściem takim, że nadajecie znaczące nazwy wszystkim elementom, których używacie, to wszystko staje się o wiele prostsze. Wtedy wracacie po jakimś czasie do kodu i widzicie, że ten kod pobiera na przykład produkty, albo pobiera zamówienia, albo robi coś innego, albo dodaje. I już czytając tylko same tak jakby nazwy metod, nazwy klas, jesteście w stanie tak jakby od razu wiedzieć, co się dzieje. Nie musicie zaglądać w kod, nie musicie przeanalizować całego przepływu kodu, czyli klasa po klasie, metoda po metodzie. Wystarczy, że patrzycie na jedną metodę albo raczej na jej nazwę, już wiecie, co to robi. I też spotkałem się z takim podejściem, że kod powinien być tak napisany, żeby czytał się tak jak dobra książka, czyli żeby nie trzeba było tak jakby zastanawiać się, co to oznacza, tylko po prostu czytasz daną metodę, czytasz daną linijkę kodu i już wiesz. Także to się odnosi do komentowania, że nie komentujesz niepotrzebnie, po prostu twój kod, nazwy w twoim kodzie, metody powinny mówić same za siebie, bez konieczności komentowania, co to robi. Tylko jeśli chcesz dodawać komentarze, to wtedy dodajesz komentarz tylko po to, żeby zaznaczyć tak jakby dlaczego to jest tak zrobione, a nie co to robi. I takie podejście do kodowania, do tego jak robimy nasz kod,
sprawia, że po prostu pracuje się nam łatwiej i lepiej. Przez to też możemy się jakoś rozwijać, możemy cały czas poprawiać to, co robimy, mając tą świadomość, jak powinniśmy pewne rzeczy robić. Druga z tych bardzo istotnych rzeczy to testy. Testy automatyczne, testy jednostkowe, testy integracyjne, czy nawet testy end-to-end. I tutaj tak jakby najwięcej piszemy zawsze testów jednostkowych. Jeśli zaczynasz kodować, to też nie zaczynasz od pisania testów, tylko starasz się tak jakby coś zbudować. Najpierw zrobić jakiś mały program, który będzie działał. Nie myślisz o tym, że trzeba pisać jakieś testy. W ogóle na początku nie wiesz, że istnieje coś takiego jak testy jednostkowe. Dopiero w pewnym momencie, jak ktoś ci powie albo gdzieś przeczytasz, że trzeba przetestować kod jednostkowo, to wtedy zastanawiasz się, jak to zrobić. I tutaj jest właśnie ten problem, że gdy piszesz kod, zanim nauczysz się testów, to ten kod jest taki dosyć bałaganiarski, dosyć taki rozwlekły. Często też zawiera konstrukcje, które uniemożliwiają testowanie testami automatycznymi, więc tutaj też przychodzi ta wielka zmiana, że nagle zaczynasz pisać testy i nagle twój kod musi zacząć wyglądać inaczej i wtedy właśnie zaczynasz pracować sam tak jakby nad tym kodem, żeby on wyglądał tak, żeby można go było przede wszystkim przetestować. Później widzisz już, że pewne rzeczy są zbędne, że pewnych rzeczy po prostu nie powinieneś dodawać i przez to, przez testy automatyczne też zaczynasz się rozwijać. I testy wspomagają dewelopera też na każdym etapie rozwoju. Nieważne, czy będziesz miał ten rok doświadczenia, czy 5, czy 10, to zawsze testami możesz wszystko otestować, zawsze możesz wyłapać błędy. Przede wszystkim testy jednostkowe służą temu, żeby wyłapać te najdrobniejsze i najpowszechniejsze błędy. Dopiero jak zaczynasz je pisać, to te błędy tak jakby jakoś powoli zaczynają znikać. Dlatego pisząc ciągle testy, zawsze będziesz miał taką ochronę, że nie popełniasz najdrobniejszych tych błędów. Jeśli nie miałeś jeszcze styczności z testami, nie wiesz jakie pisać, to zapraszam do mojego kursu o testach jednostkowych. Link oczywiście znajdziesz w opisie. I ostatnio już trzecią rzeczą, która pomaga w rozwoju programisty na każdym etapie kariery, jest code review. I code review to jest taka rzecz, która naprawdę może bardzo pomóc, zwłaszcza na tym początkowym etapie kariery, jeśli jesteście w teamie, gdzie robi się code review, a w zasadzie bardzo polecam Wam szukać takich teamów, gdzie to code review się robi, gdzie są seniorzy, którzy mają już jakieś doświadczenie, potrafią zrobić takie dobre code review. I to code review zawsze będzie Wam pomagać i tak jakby nie ma tutaj znaczenia, czy też macie, dopiero zaczynacie, czy macie 5, 10, czy nawet 15 lat doświadczenia, zawsze to code review będzie Wam pomagać się rozwijać, znajdować nowe tak jakby rozwiązania, nowe techniki, nowe podejścia także do problemu. To nie tylko jest tak, że w code review wyłapujemy jakieś proste błędy. Często jest tak, że na przykład ja na code review czasem poświęcam godzinę, dwie, trzy, a nawet czasem ciągnie się to kilka dni, po pół godziny, po godzinie dziennie, żeby po prostu poprawić jakiś problem, który gdzieś tam ktoś zauważył. Często jest tak, że my jesteśmy tak jakby zamknięci na to, co widzimy, na to, jak robimy. I często to spojrzenie drugiej osoby pomaga nam spojrzeć na problem z drugiej strony. Na przykład nie, ktoś patrzy i hej, dlaczego nie zrobisz tego tak albo tak? No i okazuje się, że tak, że to było w sumie oczywiste, ale przez to, że byliśmy zafiksowani na jakiś problem, na to, co robimy, ewentualnie, nie wiem, mieliśmy zły dzień i zrobiliśmy coś tak, żeby to zrobić, a okazuje się, że można to zrobić na przykład kilka razy lepiej, stosując jakąś prostą technikę, którą ktoś inny ci podpowie na code review. I code review to też nie tylko poprawianie błędów, to także rozmowy o kodzie, dlaczego robimy to tak, dlaczego może warto go zrobić lepiej. Często inne osoby widzą po prostu ten sam problem zupełnie inaczej. Często też można spotkać się takie podejście, że każdy programista ten sam problem rozwiązuje zupełnie na inny sposób i wtedy mając takie spojrzenie z boku, możemy tak jakby wybrać to najbardziej optymalne rozwiązanie. I tak jakby nie chcę tutaj mówić o tym, jak powinno się robić to dobre code review, bo to jakby to jest materiał na osobny odcinek i może go kiedyś nagram, ale code review
jest tym elementem, być może nawet najważniejszym z tej trójki, który pomoże Wam zawsze się rozwijać i w dodatku rozwijać się bardzo szybko, bo często nie macie świadomości, pisząc sami jakieś projekty, czy robiąc coś sami, tak jakby gdzieś tam w domu wieczorami, to nie macie świadomości, że pewne rzeczy można robić inaczej, pewne rzeczy można robić lepiej. I właśnie Code Review daje tutaj Wam to spojrzenie drugiej osoby. I dlatego zawsze powinniście szukać teamu, gdzie to Code Review się robi, gdzie to Code Review traktuje się bardzo poważnie, bo często też można spotkać się z takim podejściem, że okej, no robimy Code Review, ale no dobra, zaklikasz mi, zaklikam, super, fajnie, jest zaklikany commit, jest zrobiona robota, wszyscy się cieszą, ale tak naprawdę code review w tym wypadku to tylko strata czasu i tam, gdzie traktuje się to code review poważnie, tam po prostu jest rozwój, tam w projekcie po prostu łatwiej jest uniknąć pewnych problemów, zmniejsza się dług technologiczny i ogólnie projekt wtedy prowadzi się dużo lepiej i dużo łatwiej się z nim pracuje, bo jeśli ja puszczam coś na code review, jakąś brzydką rzecz, którą zrobi mój kolega, no to w zasadzie można powiedzieć, że jest bardzo duża szansa, że za chwilę ja w tym kodzie będę grzebał i będę musiał sam po prostu poprawić to, co ktoś inny zepsuł, więc dlatego takie poważne podejście na code review jest bardzo, bardzo pomocne. Przez to każdy poprawia swój kod, każdy poprawia swoją technikę przede wszystkim. Więc zachęcam do robienia code review, do szukania miejsc, gdzie robi się code review, gdzie robi się dobre review. Warto też na rozmowie o pracy zapytać, czy tutaj w tym miejscu robi się code review, czy macie jakieś takie bardzo poważne podejście do tego code review, macie własne standardy do robienia code review, jak w ogóle to wszystko wygląda. Więc code review jest jednym z takich bardzo, bardzo ważnych elementów w rozwoju programisty, często też niedocenianych. Podobnie też kiedyś było z testami jednostkowymi. Kiedy zaczynałem tak jakby pisać te testy jednostkowe, to tak trochę się z tym ukrywałem, bo bałem się, że ktoś mi powie, że hej, stracisz czas na pisanie jakiegoś dodatkowego kodu. A tak naprawdę ten dodatkowy kod jest bardzo pomocny w ogólnym prowadzeniu i rozwijaniu projektu. Więc code review, testy jednostkowe, testy ogólnie automatyczne i przede wszystkim clean code, który pomaga się skupić na tym, jak robić rzeczy lepiej. Te trzy rzeczy są naprawdę istotne i naprawdę bardzo pomocne na każdym etapie rozwoju kariery programisty. Więc w dzisiejszym blogu to już wszystko. Zachęcam Cię do stosowania tych trzech rzeczy. Na co dzień bardzo pomagają w rozwoju. Mi te trzy rzeczy bardzo, bardzo pomogły. I jeśli podobał Ci się vlog, to zachęcam do podzielenia się z nim z innymi, ewentualnie zostawienia komentarza bądź łapki w górę. To też mi pomoże rozbudowywać ten kanał. No i oczywiście, jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zachęcam Cię do subskrypcji. Dzięki, do zobaczenia w następnym materiale.